Co się stało? Dlaczego jesteście tacy smutni? Nie macie domku? To ja wam zrobię domek. Jeżeli waszym zabawkom, tak jak moim, brakuje podczas tej izolacji własnego miejsca, stwórzcie razem ze mną przestrzenny domek dla nich, w którym będą mogły się ukryć. Ale najpierw wasze prace z poprzedniego tygodnia. Technika z efektem wow zrobiła na was naprawdę wrażenie, ponieważ to tych prac otrzymaliśmy najwięcej. Dostaliśmy ilustrację od Zosi. Emilka zrobiła portret księżniczki. Pola zrobiła portret mamy z córką. Lenka wysłała nam swoją ulubioną lalkę. Zuza zrobiła mój portret, a jej brat Szymon robale. Dostaliśmy też portret świnki Pepy od Zuzi i od maturzystki Justyny, bo starszaki też mogą brać w tym udział. Justynie tak spodobała się zabawa, że nawet zrobiła kwiatka z bibuły. Prześlicznego kwiatka wykonał też jeszcze syn pani Agnieszki. No dobrze, moje zabawki nie chcą już dłużej czekać, dlatego przystąpmy do pracy. A potrzebne wam dzisiaj będą kartki papieru w ilości 5, nożyczki, klej, mazaki lub kredki. Weźcie pierwszą kartkę papieru i zagnijcie ją w taki sposób, żeby krótsza krawędź naszej kartki spotkała się tutaj z dłuższą. W ten sposób powstał nam tutaj trójkąt, który teraz wytniemy i to będzie nasz dach. Z pozostałymi czterema kartkami będziemy postępować tak, jak teraz wam pokażę. Najpierw zaginamy jak w poprzedniej, ale nie wycinamy trójkąta, tylko odcinamy wystający brzeg. W ten sposób powstał nam kwadrat. Teraz ten kwadrat zaginamy po przekątnych. Poprzednie zagięcie już nam powstało wcześniej. I zaginamy jeszcze na pół. I w drugą stronę na pół. Następnie weźcie nożyczki i przetnijcie tą środkową krawędź. Nożyczkami dochodzimy tylko do środka. Bierzemy klej i smarujemy mały kwadrat, który nam tu powstał. Nakładamy na niego drugi kwadrat i przyklejamy. W ten sposób powstało nam pierwsze pomieszczenie. Podłoga z dwoma ścianami. Teraz, kiedy już mamy cztery pomieszczenia i dach, musimy je zaprojektować i umeblować. Przy pomocy mazaków lub kredek narysujcie teraz elementy wystroju wnętrz waszych pomieszczeń, zaprojektujcie je, pomyślcie, jakie tam mogą się znaleźć przedmioty, meble i pokolorujcie. Pomieszczenia mam już umeblowane i ozdobione. Udekorowałam też swój dach. Teraz pokażę wam, jak to wszystko ze sobą połączyć. Zaczynamy od tego, że połowę brzegu naszego dachu smarujemy sobie klejem. Bierzemy pierwsze pomieszczenie i przyklejamy je z tej strony. Teraz złóżcie podłogę do środka. W ten sposób. Posmarujcie całą tą ścianę i przyklejamy tutaj kolejne pomieszczenie, ściana do ściany. Ponownie zaginamy podłogę do środka i znów smarujemy klejem.
przyklejamy kolejne pomieszczenie. Zaginamy podłogę do środka, smarujemy i przyklejamy. Zwróćcie uwagę przy przyklejaniu, że wszystkie pomieszczenia są zawsze otwarte w tą samą stronę. Podłogę zaginamy do środka. Teraz smarujemy resztę naszego dachu, tam brzeg na dole i dach zginamy na pół. A może mi nie wyszło trochę równo. Mam nadzieję, że Wy naprawicie ten błąd w swoich pracach. Teraz możemy nasz domek rozłożyć i jest gotowy do zabawy. A w każdej chwili, jak Wam się znudzi, możecie go złożyć z powrotem. Odłożyć na półkę w tej formie nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Jeżeli przed sklejaniem złożycie dach na pół, unikniecie mojego błędu. A jeżeli chcecie większy domek, użyjcie większego formatu papieru i będzie on proporcjonalnie większy. No to co? Wprowadzamy się. To Ty będziesz tu. Kaczka, koniecznie tu. Piesek, który zrobiłam na zajęciach ceramicznych, musi być w pracowni. A Ty będziesz kucharzem.